BUM! Czemu on jest taki żółty i nieżywy? To wygląda źle. Siemano maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Mr. President i właśnie to jest nasz piękny Mr. President, czyli pan Donald Trump, który w tej grze nazwany jest chyba Donald Trump, czy coś w tym stylu. Troszkę inaczej, ale zaraz się o tym wszystkim przekonamy. Gra, tak jak wam mówiłem już, jest o szkalowaniu przyszłego, może pana prezydenta, czyli pana Donalda Trumpa. Wcielimy się w rolę jego bodyguarda i będziemy musieli uchronić go przed śmiercią. Gra wydaje się naprawdę bardzo fajna, zostałem ją od twórcy, więc intro. Dobra, tak więc jak widzicie, mamy to już wskazówki myszką, po prostu się tutaj rusza i tutaj jest taka wkurzająca muzyczka, właśnie stąd jest grana. Możemy się poruszać w WASD i jesteśmy chyba w naszym domku, z tego co mi się wydaje. Jesteśmy ochroniarzem pana Donalda i mamy tutaj pierwszą misję, jak widać, i musimy ochronić pana prezydenta przed postrzałem, więc jak zauważyliście pewnie, była już raz, całkiem niedawno, gra o panu prezydencie Donaldzie Trumpie i to jesteśmy my. I tam rozjeżdżaliśmy pana Donalda, tutaj będziemy go bronić. I jak widzicie, już nam się nie udało, więc jeszcze raz. Tym się slow motion się włącza prawym przyciskiem, tym się... Jezu! Tym się nurkuje, tak zwany dive się robi. Press R, tym się sprintuje normalnie. Tym się skacze, dobra. Ramp for president, czyli to jest ramp, safe ramp to progress, okej. No to myślę, że możemy raz jeszcze spróbować i teraz biegnijmy i... O! Chyba nie wyszło! Nie, panie, ramp! Jeszcze raz! Aj! Był... Czapeczka mu spadła, widzieliście? Ale było naprawdę blisko, powiem, było naprawdę blisko, więc raz jeszcze oczywiście... Na slow-mo, wbiegnijmy. Wszystko jest lepsze w slow motion. Nie wiem, może my na linię strzału staniemy i wtedy nic mu się nie stanie. Udało się! Jest! Bodyguard saves Trump. Uratowaliśmy życie panu Trumpowi. Ale kurde, to jednak to był postrzał, więc myślę, że spróbujemy raz jeszcze w jakiś taki sposób, żeby... Jednak nie dostać strzała. Myślę, że jak się w niego wrąbiemy. No i co tam się działo w ogóle? Czemu mnie miotało mną jak szatanem? Jeszcze raz. Panie Trump. Jest, wyrzuciłem go. Jest. Widzicie, nikt z nas nie został postrzelony, a udało nam się go uratować, więc tak to właśnie powinno wyglądać. Uczcie się, jak jesteście bodyguardami, najważniejszą rzeczą w waszym zawodzie jest to, żeby ani wy, ani osoba, której bronicie, nie została zabita, więc swoje zadanie wykonałem doskonale. Przechodzimy do następnej mapki. Dobra, i mamy kolejny tutaj... O, tutaj już dużo, dużo szybciej, więc tutaj... O nie, przewróciłem się. Więc tutaj trzeba po prostu biec. O! No, niezbyt się udało, jeszcze raz, ale to jest dziwne, że można sterować tym. Więc slow-mo. Udało się. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Gdzieś mnie wyrzuciło, ale udało się. Spróbujemy raz jeszcze tak bardziej... O, no nie, tak nie. Ale spróbujemy tak, wiecie, tak bez bez żadnego slow motion. Yeah! Wbiłem się w niego. Co z tego, że pan Trump został połamany, ale żyje. To jest najważniejsze. Catch the bullet. Okej, tutaj już chyba nie będzie zbytnio czasu, więc tutaj po prostu trzeba skoczyć tak, żeby złapać monetę. Znaczy, jaką monetę? Żeby złapać pocisk. Tak też nie. Prawie, to było blisko. To też było blisko. To nie było blisko. To też nie było blisko. Dobra, teraz mi się uda na pewno, patrzcie. No nie udało się. Teraz mi się uda, patrzcie. No nie, za daleko, ale teraz mi się uda na pewno. Jak to zrobić? No nie mam pojęcia, jak mogę to zrobić. Jest! Udało się! Kurde, milionowa próba, ale się udało. I to było perfekcyjne. Zobaczcie, jak on wygląda.
No, powiedzmy, że jest podobny. Powiedzmy, że jest podobny. Uwielbiam te mechaniki, gdzie tak po prostu stoisz nagle jeb. To tak zwane ragdole, tak? Zobaczmy, czy możemy rozwalać tutaj naszych przechodniów. Nie możemy, więc przechodzimy do następnej mapki. Okej, okay, tutaj. Liberal Media Strikes Again, czyli to jakieś liberalne media go pokonały. My musimy Nie udało się. Musimy przeskoczyć przez ścianę i tak jakoś przeskoczyć, żeby jeszcze zabrać naszego pana Donalda. No nie, teraz to się nie udało, a teraz się uda. Nie, nie udało się. Teraz na pewno się nie uda, więc biegnijmy. To nie tak powinno wyglądać. Teraz! Pum! Udało się czy nie? Nie. Teraz się udało. Jest! Udało się, więc ramp, dodge, abul... Oni powiedzieli, że to... Że to ramp, że to Donald Trump zdodżował buleta. A to tak naprawdę dzięki mnie, wszystko dzięki mnie. Dzięki nam w sumie, no. Nie doceniają dobrych zawodników, no, nie doceniają. Dobra, udało się zrobić pierwszy... This where it's all started. Udało się zrobić tak jakby pierwszy moduł mapek. I te mapki zostały, tak, to były tak jakby na takim... Jak to się nazywa? Wieniec? Na takich spotkaniach po prostu, gdzie Donald Trump przemawia. I tutaj nam coś się pojawiło. Mr. President made by Game Developer X. Tak, właśnie, z nim rozmawiałem sobie na Twitterze i okazał się bardzo fajnym człowiekiem. Co tu się stało? Co tu? Co, w co ja kliknąłem? O nie, Ramp used to be a character in... Professional wrestling, now he wants to relive his glory days and needs your help to feel alive again. To progress you need to drop an elbow or headbutt on ramp. Czyli jest powiedziane, że Donald Trump, czyli tak zwany Ramp, był kiedyś profesjonalnym zawodnikiem wrestlingu i nie wiem, czy to jest prawda, wątpię szczerze. I teraz, żeby ulżyć, żeby on się poczuł jak za młodu, to musimy... Musimy na niego skoczyć. Ale... Dobra, patrzcie, patrzcie. Lecimy na Donalda. No, ciężko trafić troszkę. Teraz mi się uda. Pum! Pum! Hardcore Legend Bodyguard. Ale ja chcę jeszcze raz, bo to było fajne w sumie. Ciekawe, czy tak... Uwielbiam to. No nie no. Pum! A, prawie w głowę. Bum! Czemu on jest taki żółty i nieżywy? To wygląda źle. Co tam oni śpiewali? Nie wiem, ale lecimy dalej. O, tu są kolejne mapki. Myślałem, że to tylko będzie jedna taka. Ramp used to be a... Aha, czyli to samo. Kurde, jump spacebar. Udało się za pierwszym razem, ale to nie o to chodziło. Dive plus spacebar. Bum! Bum. Wow! To było dobre, patrzcie. Nie, teraz za daleko. Brum. Jump. I will jump right over into cold, cold water for you. Taki mały trochę Justin Bieber ze mnie. No, tutaj trzeba uderzyć. Chociaż raz mi wyszło, mógłbym uznać, że to już jest zrobione. Ale jeszcze raz, pięknie, złamana ręka w czterech miejscach, ale to jest głośne, lecimy dalej. Okej, okay, i tutaj skok na stół, tylko jak to tak spaść? Pum! Okej, okay, raz jeszcze i co teraz? Pum! Aha, to już było, dobra, bo to tylko... O, tutaj pod górkę już biegniemy. Musiałem go ściągnąć, patrzcie, bo on tak sobie stał. I wywatował, nie? A ja musiałem go tak po prostu ściągnąć stamtąd. Dobrze, ale jeszcze raz. Dobrze. O to chodzi, tak trzymać. Okej, czyli zrobiliśmy... Ale tu są kolejne te. Dobra, nie no, to naprawdę jest fajne. Ale zróbmy może kolejne mapki bardziej w tutaj. Zobaczmy, co na nas czeka. Pieniądze lecą. Aj, byłem blisko. A kurde, nie chcę uratować pieniędzy, tylko chcę uratować pana Donalda! Nie udało się. No kurde, nie potrafię tym sterować. Nie, teraz mi się na pewno nie uda. Udało się!
A widzicie, nie mówcie nigdy za nim nigdy. Niestety rozwaliły się jego głowy, które były bardzo piękne i do których leciały pieniądze. Co tam jest napisane? Found the bankrupt billionaire. Gof... Nie mam pojęcia, co tam jest napisane. Ramp Foundation. Give me your money, so I can take credit for it. Fajna fundacja, bym powiedział. Fajna fundacja. A jestem ciekaw też, co tam jest na górze na przykład. O nie, nie udało się. Dobra, lecimy na następną mapkę. Okej, jesteśmy w jakimś tutaj, w jakiejś scenerii, ale musimy zbiec po schodach najpierw. Panie Trump! Niech pan na mnie poczeka! Bo! Kurde, ale to i tak byłem blisko całkiem. Dobra, tutaj zaskoczymy. Wstawaj, 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 bo Trump na cię potrzebuje! Wstawaj, wstawaj! Wstań! I teraz psz, bum! Udało się! Kurde, byłem najlepszym ochroniarzem na świecie. Ramp alive, bullet strike, innocent pile of money. Niewinny pliczek pieniędzy postrzeliła kula. No niestety, niestety. Dobra, i co teraz? Co tutaj trzeba zrobić? O nie, bombę ktoś rzucił! No tego to się nie spodziewałem. Nie wiem jak mam, nie wiem jak mam to przed, to przed tym go ochronić. Może jakoś tak? Udało się? Failed casino owner Donald Trump dead. Nie! No to jak ja mam to zrobić? Może ja powinienem w tą bombę trafić. Trafiłem w bombę i ona nie wybuchnie zaraz przy nim. To dobrze. Udało się! No! Kurde, się nie spodziewałem, że się uda, tak szczerze powiem. To ja się po prostu nie spodziewałem, że to się uda. Crouch. Okej, czyli może... Co ja robię? A tym to ja robię jakieś mięśnie pokazuję. Ale to... No nie. Nie taka twoja robota. Dobra, czyli kucamy... C. Jak się skrada śmiesznie. Aha, on tu był, czyli tak. Żeby nas nie widzieli, nie? To my kucamy sobie tędy. No nie tak, ale tutaj podbiegamy, kucamy. I od razu się wbijamy. Prawie. Jeszcze raz. Kucamy. I od razu się wbijamy. Kurde. Kucamy. I od razu się wbijamy. Nie udało się. Po raz tysięczny już. Kucamy. I od razu się wbijamy. No, o nie, teraz nie udało się, nie wiem, w sumie sam. Pięknie. Dobra, teraz się udało. Już mówię, skupię się. Mano, skup się. Ramp alive, bullet strike, innocent pile of money. Czyli to samo, po prostu. No nie, no to jest tak obłudne, że to aż masakra. Ale w sumie czego się spodziewać po takim oto panu Trumpie. Okej, tutaj są jakieś krzesła, pliki pieniędzy. Czyli to samo co wtedy, tylko że najpierw muszę się wykąpać w pieniądzach. Ale nie mogę wstać już. No nie, to nie tak powinno wyglądać, tylko jak to zrobić, żeby nie wpaść do tych pieniędzy? Stop, dobra, wstań teraz. Okej. Teraz wstań. Wstań! No, za wolno. No dawaj, wstajesz, 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 dobra. Jeszcze raz wstań. Wstań! No niestety. No nie mam zbytnio pomysłu, chociaż w sumie jakby po prostu to przebiec w ten sposób. No nie, tu są pieniądze. To chyba już to się nie uda. Bo nie umiem chodzić po schodach. Niestety. Czy jest jakaś opcja, żeby to zrobić? Nie wiem, może najpierw w to się wrąbać. Dobra, to może wyjść. Teraz trzeba pobiec tam. Ale musisz wstać jak najszybciej. Jest! Udało się! No! Myślałem, że nie uda mi się tego zrobić, bo to było już ciężkie. I koniec! Udało się dwie nam zrobić, kurde. Doing it for the money, okej. Czyli, no, gra dostaje coraz to nowe update'y. Zrobiliśmy dwie tak jakby paczki map. Myślę, że było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze poszantażujemy łapkami. Pod ostatnimi odcinkami raczej nie robi dla was problemu wbijanie 200 łapek, więc... Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Mr. Prezydenta, myślę, że warto, to 250 łapek koniecznie. Jak nie będzie, to no koniec, no po prostu koniec, więc
Mam nadzieję, że wam się uda. Będę bardzo szczęśliwa. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli wam się podobało, to po prostu zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie subskrypcję. Taki mały przycisk tu pod spodem. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.